Jest to księga Ahmada ibn Fadlana, ibn al-Abbasa, ibn Rashida, ibn Hammada, Mawli, Muhammada ibn Sulaimana, posła kalifa al-Muqtadira do króla As-Sakaliba. Opowiada w niej, co widział na własne oczy w kraju Turków, Hazarów, Ar-Rus, As-Sakaliba, Baszkirów i innych ludów, o rozmaitości ich obrządków, o dziejach ich królów i o ich postępowaniu w wielu spośród ich spraw. Tymi słowami zaczyna się jedna z najwartościowszych, historycznych relacji podróżniczych, jakie zachowały się szczęśliwie do naszych czasów. Przetrwanie opowieści Ahmada ibn Fadlana jest tym bardziej zaskakujące, że aż do lat 30. XX wieku znaliśmy jego dzieło jedynie z krótkich streszczeń, urywkowych komentarzy i skromnych przypisów w innych pracach. Powszechnie uważano je za tekst bezpowrotnie utracony dla nauki i współczesnych badaczy. Jakże przyjemnym zaskoczeniem było niespodziewane odnalezienie rękopisu zawierającego większą część relacji Ahmada niemal 100 lat temu w zakurzonych archiwach irańskiego Meszhedu. Rękopis, nazwany od miejsca odkrycia meszhedzkim, zawiera większą część risali, czyli relacji wczesnośredniowiecznego podróżnika. Do naszych czasów nie zachował się tekst opisujący jedynie drogę powrotną, która być może nie obfitowała w wiele interesujących przygód, albo zaginęła jak wiele tego typu utworów, pochłonięta przez nieubłagany czas. Oprócz wspomnianej risali, dzieło Ibn Fadlana znane jest jeszcze jako kitab, czyli po prostu księga, dokument. Ponieważ trasa poselstwa wiedzie przez dość egzotyczne krainy, do odcinka załączam mapę, którą znajdziecie w opisie. Wspomniana na początku przydługa litania imion autora Risali oraz jego przodków jest dla nas jedyną wskazówką rozświetlającą mroki, jakie spowija jego pochodzenie. Wiemy bowiem z pewnością, że urodził się w drugiej połowie IX stulecia, ale niewiele ponadto jest pewnikiem. Ahmad mówi nam, że jego przodkami byli Abbas, Rashid oraz Hammad. Imiona co prawda arabskie, ale mało prawdopodobne, aby reprezentowały prawdziwych członków jego rodziny. W tradycji muzułmańskiej świeżo nawrócony konwertyta nie tylko przyjmował nowe, odpowiednie dla muzułmanina imię, ale przyjmował także symboliczną islamską genealogię, która bardzo często nie miała nic wspólnego z tą rzeczywistą, o ile jego przodkami nie byli muzułmanie. Jeżeli jego przodkami byli chrześcijanie, jak mogło być w przypadku Ahmada, to wybierał sobie trzy imiona. Najlepiej takie noszone również przez jakichś bardzo znanych, historycznych muzułmanów. I tak dorabiał się ojca, dziadka i pradziadka. Ahmad najprawdopodobniej był Grekiem, który w młodym wieku dokonał konwersji, być może w niewoli. IX stulecie było trzecim z kolei widzącym nieustanne walki pomiędzy ekspansywnym kalifatem a desperacko opierającym się mu cesarstwem wschodniorzymskim, zwanym dzisiaj częściej mianem Bizancjum. Podczas nieustannych kampanii, ataków i odwetów obie strony grabiły, paliły i brały w niewolę mieszkańców domen przeciwnika. W efekcie wieloletnich, ponawianych co roku najazdów arabskich, niemal cała bizantyjska Azja Mniejsza zmieniła się w krainę pozbawioną istotnych miast, pełną za to warownych wiosek, których mieszkańcy gotowi byli w każdej chwili bronić swojego dobytku, bądź uciekać w niedostępne góry przed kolejną arabską inwazją. To właśnie kalifat był przez większość VII i VIII stulecia stroną dominującą. Dopiero w IX wieku sytuacja ustabilizowała się, a w połowie X wieku rozpoczęła się grecka rekonkwista utraconych ziem. Nie będzie to jednak tematem mojej opowieści. Wspominam o tym tle, ponieważ Ahmad ibn Fadlan mógł być jednym z licznych Greków porwanych do arabskiej niewoli w młodym wieku. Wrodzona inteligencja, zdolności i pilność najprawdopodobniej zwróciły uwagę jego właścicieli bądź innych znaczących dostojników, takich jak Muhammad ibn Sulaiman, abbasycki szef sztabu, którego mawlą miał być autor risali. Arabski termin mawla oznaczał wyzwoleńca, klienta bądź podopiecznego. Możliwe, że ten dostojnik, mający wysoką pozycję na dworze,
sprowadził tam swojego utalentowanego wyzwoleńca, a ten pozostał tam nawet po śmierci swego patrona w 919 roku. Risala rozpoczyna się w 2 lata później, w 921 roku, kiedy Ahmad staje się członkiem poselstwa wysłanego przez kalifa al-Muqtadira do króla As-Sakaliba, al-Misha, z dalekiej północy. Terminem Sakaliba Arabowie najczęściej określali Słowian, ale niejednokrotnie podobnie mówili o innych ludach zamieszkujących mroźne, odległe krainy na północ od dzisiejszego Morza Czarnego i Kaukazu. Nie zadawali sobie przy tym specjalnego trudu, aby rozróżniać odrębne etnosy. W ludziach z tamtych stron widzieli jedynie, w najlepszym razie, partnerów handlowych bądź sojuszników w wojnach z nadczarnomorskim kaganatem Chazarów, którzy jakby na złość bagdadzkim kalifom zamiast islamu przyjęli judaizm i za nic w świecie nie chcieli pozwolić islamskiemu mocarstwu na ekspansję w kierunku północnym. Chazarowie obok Bizantyjczyków i Franków będą jednym z 3 filarów broniących Europę przed ekspansją islamu. Setki lat dominacji kościoła łacińskiego na naszym kontynencie spowodowało, że miano obrońców chrześcijaństwa przyznano niemal wyłącznie Frankom, kompletnie pomijając 2 pozostałe, znacznie istotniejsze filary. Stąd do dzisiaj słyszymy o Karolu Młocie bijącym muzułmańską ekspedycję łupieszczą pod Poitiers, ale postać Nikefora Fokasa, białej śmierci Saracenów, owiana jest kurzem zapomnienia. Król As-Sakaliba, wspomniany przez Ibn Fadlana, z całą pewnością nie był Słowianinem. Był to bowiem władca Bułgarów Kamskich, plemienia nomadów o pochodzeniu tureckim, którzy we wczesnym średniowieczu pod naporem Chazarów prących ze wschodu wycofali się na północ, w rejon dzisiejszej rzeki Kamy. Warto tutaj dodać, że ich niektórzy krewniacy, uchodząc przed Chazarami, wybrali drogę na zachód, ostatecznie wkraczając na Półwysep Bałkański, gdzie utworzyli istniejącą do dzisiaj Bułgarię. Bałkańscy Bułgarzy nie będą jednak w żadnym stopniu tematem tej opowieści, skupiającej się na ich krewniakach, tych, którzy zostali na wschodzie, przenosząc się w dorzecze Wołgi. Wyprawa, w której wziąć udział miał Ahmad, wyruszyła więc daleko na północ, w rejony znane Arabom jedynie z opowieści tamtejszych kupców, licznie przybywających na targi Bliskiego Wschodu. Ziemie nad Kamą i Wołgą były dla kalifatu niekończącym się rezerwuarem drogocennych futer i dość tanich niewolników, niezbędnych dla funkcjonowania gospodarki w rozwijającej się muzułmańskiej części ówczesnego świata. Dlaczego kalif Al-Muqtadir wysyłał na własny koszt drogie poselstwo na takie odludzie? Jaki interes mógł widzieć w nawiązaniu bliższych relacji z królem nadwołżańskich Bułgarów? Najtrafniejsza odpowiedź, jaka się nasuwa, to sojusz wojskowy skierowany przeciwko potężnym kaganom chazarskim. Dzięki sojuszowi kalif mógłby otoczyć nieustępliwych Chazarów z 2 stron. Od północy wykorzystując do tego Bułgarów, a od południa własne domeny. Kalif dodatkowo zobowiązał się pomóc finansowo królowi Bułgarów, który zamierzał wybudować fortecę na granicy domen swoich oraz kaganatu Chazarów. Wsparcie materialne miało być może największe znaczenie dla samych Bułgarów. Ufając w istotne zyski strategiczne, jakie mógł przynieść układ z Al-Miszem, kalif Al-Muqtadir bez zastanowienia zaopatrzył dyplomatów w listy polecające, glejty i środki na kilkunastomiesięczną wyprawę. 21 czerwca 921 roku Ahmad razem z towarzyszami opuścił Medinat al-Salam, miasto pokoju, jak zwano wówczas Bagdad, i ruszył na północny wschód, kierując się do Chorasanu, historycznej krainy leżącej obecnie głównie na terenie Iranu i Afganistanu. Oprócz Ahmada, będącego oficjalnie sekretarzem poselstwa, w delegacji znaleźli się dyplomaci Sushan ar-Rashi, Tekin at-Turki oraz Bars as-Saklabi. Posłańcy zabrali ze sobą pisma od kalifa Al-Muqtadira do króla Al-Misha, drogocenne dary dla króla Bułgarów oraz jego licznej rodziny oraz lekarstwa, o które prosił przez swoich wysłanników. Poselstwo wyruszyło zabierając się z jedną z karawan wyruszających na wschód.
Warto zauważyć, że kalifat Abbasydów, którego władca wysyłał poselstwo z Ibn Fadlanem w składzie, nie był już tym samym mocarstwem, co jeszcze kilka pokoleń wcześniej. W obecnej sytuacji kalifat zajmował jedynie rejony dzisiejszego Iraku i północno-zachodniego Iranu. Na przestrzeni kilku poprzednich dekad ogromny organizm polityczny rozciągający się od Tunezji aż po Turkmenistan uległ rozpadowi, rozrywany wewnętrznymi konfliktami wywoływanymi przez lokalne rody. Kalifowie ciągle dysponowali istotną siłą militarną, finansową oraz przede wszystkim autorytetem religijnym. Ale nawet to wszystko nie było w stanie uchronić poselstwa przed niebezpieczeństwami i to jeszcze na terenie sąsiednich krajów muzułmańskich. Delegacja podróżowała, jak już wspominałem, z większą karawaną, co zapewniało większe bezpieczeństwo i pewną anonimowość. Kilkudziesięcioosobowej gromadzie dyplomatów, tłumaczy i sług łatwiej było bowiem roztopić się w tłumie jednej z wielkich karawan liczących niejednokrotnie tysiące wielbłądów i setki prowadzących je ludzi, jakie podążały wówczas traktami handlowymi Centralnej Azji. Po opuszczeniu kalifatu Abbasydów anonimowość była wskazana, ponieważ trasa przebiegała tuż obok nadkaspijskich wybrzeży Tabaristanu, krainy należącej wówczas do skonfliktowanej z Abbasydami dynastii Alidów, którzy nie zagrażali kupcom przemierzającym ich ziemię, ale mogli uwięzić oficjalną delegację bagdadzkiego kalifa. Ibn Fadlan i jego towarzysze ruszyli na wschód wielką drogą chorasańską. Szlak ten funkcjonuje po dziś dzień, łącząc ze sobą rejony Bliskiego Wschodu i Centralnej Azji. W średniowieczu kupcy i podróżnicy podążający tą arterią od Bagdadu jak Ibn Fadlan byli w stanie dotrzeć aż do Pekinu, chociaż musieli poświęcić na taką wyprawę wiele miesięcy. Wysłannicy Al-Muqtadira nie w głowie mieli jednak podróży do dalekich Chin. Z drogi chorasańskiej korzystali jedynie do Buchary, stolicy państwa Samanidów. Do miasta tego dotarli po przebyciu ponad 2500 km podczas kilkumiesięcznej wędrówki rozciągniętej na całe lato roku 921. Podróż w ówczesnych warunkach była ciężkim doświadczeniem zarówno dla ludzi jak zwierząt pociągowych, stąd po kilku dniach wędrówki karawany zawsze urządzały sobie 2 lub 3 dni przerwy w mijanych miastach, gdzie wszyscy mogli odpocząć. Postój w Bucharze przeciągnął się z powodów, które wyjaśnię za chwilę, ale Ibn Fadlan wykorzystał czas na obserwację miejscowych stosunków handlowych oraz zwyczajów ludności. Buchara była jednym z najstarszych miast tzw. Transoksani, czyli Międzyrzecza, historycznej krainy łączącej w sobie dzisiejszy Uzbekistan, Tadżykistan i południowe połacie Kazachstanu. Przez te rozległe ziemie od setek lat ciągnęły kupieckie karawany, podjazdy koczowników oraz armię wielkich zdobywców. Ziemie Transoksani widziały perskich władców ścigających plemiona nieuchwytnych scytów i masagetów. W walkach z tymi drugimi śmierć miał nawet ponieść według Herodota sam Cyrus Wielki, założyciel perskiej monarchii. Na ziemiach tych bawił krótko Aleksander Wielki w swojej niesamowitej ekspedycji na krańce znanego świata. W tym miejscu, w sercu Centralnej Azji, od lat krzyżowały się szlaki handlowe, kultury, religie, ideologie oraz ambicje wielkich tego świata. Mieszkańcy metropolii żyli handlem i wymianą towarów tak dalece, że jak wspomina autor, nawet za mąż pójście wyglądało u nich niczym transakcja finansowa, przebiegająca według schematu. Poślubia taki to, syn takiego, taką to, córkę takiego a takiego, za tyle a tyle tysięcy dirhemów. Tak samo też odbywa się u nich zakup nieruchomości i niewolników. W Bucharze pojawiły się pierwsze problemy, które miały istotnie wpłynąć na przebieg i efekty całego poselstwa. Mianowicie, z niewyjaśnionych przez Ibn Fadlana powodów, dyplomaci nie otrzymali w Bagdadzie środków na budowę fortecy planowanej przez Bułgarów nadwołżańskich. Co prawda Ibn Fadlan i jego towarzysze wzięli ze sobą dary dla całej rodziny królewskiej, ale była to jedynie kropla w morzu potrzeb. Fundusze obiecane Al-Miszowi miał dostarczyć ostatni członek wyprawy, Ahmad Ibn Musa, zwany Chorezmijczykiem, który miał wyruszyć z Bagdadu 5 dni po wyjściu oficjalnego poselstwa
i połączyć się z pozostałymi dyplomatami w Bucharze, gdzie miał osobiście przejąć część majątku będącego w posiadaniu innego poddanego kalifa, który mieszkał w tym samanickim wówczas mieście. Nie wiadomo, dlaczego kalif postanowił tak skomplikować misję, ale co nie powinno być zaskoczeniem, przy tylu potencjalnych możliwościach niepowodzenia błyskawicznie zadziałało prawo Murphy'ego i oczywiście wysłannicy obiecanych pieniędzy nie otrzymali. Jak okazało się wkrótce, wysłany przez kalifa Ibn Musa Choryzmijczyk po drodze został potajemnie uwięziony przez ludzi wysłanych przez zarządcę dóbr człowieka, od którego miał wziąć środki przeznaczone dla delegacji. Niestety na tym etapie wyprawy Ibn Fadlan oraz jego towarzysze nic o tym jeszcze nie wiedzieli. Strwonili więc 28 dni na bezowocne oczekiwanie Ahmada Ibn Musy. Sami nie mogli podjąć pieniędzy, ponieważ jedynie wspomniany Choryzmijczyk miał bezpośrednie uprawnienia kalifa do przejęcia wspomnianego majątku, którego suma musiała być naprawdę spora, jeżeli podjęto się uwięzienia tego człowieka. Zresztą sam fakt, że za pieniądze te planowano wybudowanie całej fortecy, musi dawać nam do myślenia o stawce, o jaką toczyła się walka. Całe zajście może służyć za dodatkowy dowód na stan rozkładu, w jaki wkraczał abbasycki kalifat, w którym poszczególni wielmoże dość bezceremonialnie ignorowali bądź przeciwstawiali się egzekucji rozkazów al-Muqtadira. Czas płynął, a Ibn Musa wciąż nie nadciągał, co stawiało poselstwo w trudnej sytuacji. Lato minęło, zaczęła się jesień, a wraz z nią nadeszły pierwsze chłody, które w tej części świata dokuczały znacznie bardziej, aniżeli na Bliskim Wschodzie, który wysłannicy opuścili przed kilkoma miesiącami. Wyprawa przez stepy i bezdroża centralnej Azji w zimie mogła okazać się zabójczym przedsięwzięciem, więc decyzję należało podejmować jak najszybciej. Samanicki władca Buchary przyjął dyplomatów gościnnie i dbał o ich potrzeby, jednocześnie stanowczo odradzając kontynuowanie wyprawy, zwracając uwagę na nieprzychylną porę roku oraz na inne niebezpieczeństwa czyhające na drodze Ibn Fadlana oraz jego towarzyszy. Po opuszczeniu państwa Samanidów musieli oni bowiem wkroczyć na tereny zamieszkane przez różne szczepy tureckich ludów koczowniczych, które wcale nie musiały okazywać przesadnego szacunku wysłannikom kalifa z dalekiego Bagdadu, szczególnie, że nie wszyscy byli muzułmanami. Chęć wzbogacenia się na dyplomatach, mogących przecież podróżować ze znacznymi bogactwami, mogła łatwo wygrać z gościnnością wobec podróżnych. Podróżnicy nie dali się odwieść od kontynuowania wyprawy, nawet pomimo świadomości, że nie będą w stanie dostarczyć władcy Bułgarów obiecanych funduszy, a także opłacić wszystkich służących, co może znacznie skomplikować powodzenie misji. Po blisko miesiącu spędzonym w Bucharze, Ahmad wraz z pozostałymi dyplomatami ruszyli na północny zachód w kierunku Morza Kaspijskiego poprzez Choryzm, krainę leżącą w przybliżeniu na obszarze dzisiejszego Uzbekistanu, Turkmenistanu oraz północno-wschodniego Iranu. W tym czasie opuściła ich większość służących, którzy według Ahmada bali się niebezpieczeństw i trudów nadchodzącej zimy, chociaż prawdopodobnie problemy finansowe ekspedycji, do których nie chciał się otwarcie przyznać, były również powodem ich decyzji. Mieszkańcy Choryzmu mieli być ludźmi bardzo nieokrzesanymi, zarówno w mowie, jak i z natury. Ich mowa jest zupełnie podobna do krzyku szpaków, notował Ibn Fadlan. Opuszczając Choryzm, podróżni przekroczyli Gurganiję, leżącą nad Amudarią i w listopadzie roku 921 wkroczyli do kraju, który przybyszom z Bliskiego Wschodu wydał się o tej porze roku mroźnym piekłem. Rzeki były skute lodem, więc pokonywanie ich przychodziło co prawda z łatwością, ale jak zauważył Ahmad, śnieg nie pada tam inaczej jak z gwałtownie wiejącym wiatrem. I jeśli człowiek spośród mieszkańców tego kraju chce obdarzyć czymś cennym swego przyjaciela, mówi do niego: chodźmy do mnie, aby porozmawiać, bo u mnie jest dobry ogień. Nawet żebracy w tym mroźnym kraju nie zwykli wystawać pod bramami domostw bogatszych mieszkańców, ale od razu bezceremonialnie wchodzili do środka i siadali przy ogniu, prosząc o chleb. Ahmad zanotował, że podczas jego pobytu w tym rejonie dwóch mieszkańców udało się do pobliskiego lasu, razem z 12 wielbłądami, na których grzbietach pragnęli przynieść opał.
Niestety zapomnieli wziąć ze sobą chubki i krzesiwa, a gwałtowne opady zmusiły ich do nocowania w lesie. Nad ranem cały tuzin wielbłądów leżał martwy, powalony mrozem. Tymczasem ulice miast opustoszały kompletnie, a ludzie obkładali studnie owczymi skórami, aby nie pękały na mrozie. Gwałtowność zimy uniemożliwiła dalszą podróż i całe poselstwo musiało zatrzymać się w Gurganii aż do marca 922 roku. Przed wyjazdem zaopatrzono się w niezbędne w takiej podróży elementy, jak tureckie wielbłądy, skórzane sakwy, chleb, proso i suszone mięso na 3 miesiące oraz dużą ilość odzieży. W efekcie, jak zanotował Ahmad, wyruszając w marcu, każdy uczestnik delegacji miał na sobie kurtak, czyli rodzaj kamizelki bez rękawów, następnie wełniany kaftan, na nim kożuch z owczej wełny, potem lubadeł, czyli płaszcz filcowy. Na głowie podróżni nosili burnusy, filcowe czapki z kapturami, które zasłaniały całą twarz z wyjątkiem oczu. Na nogach mieli 2 pary spodni. Najpierw płócienne kalesony, a na nich podbite skórą wierzchnie spodnie. Nogi zaś przed mrozem chroniły 2 pary butów. Członkowie delegacji byli ubrani tak grubo, że jadąc na wielbłądach nie byli w stanie się poruszać z powodu nadmiaru ubrań. Przekaz ten jest bardzo wiarygodny, gdyż w tym samym rejonie w XIV wieku podróżował inny arabski podróżnik, Ibn Battuta, który również pozostawił opis niespotykanych mrozów, jakie panowały podczas jego wyprawy do dorzecza Wołgi i listę ubrań, jakie na sobie nosił. Wyglądała bardzo podobnie do tej przekazanej przez Ibn Fadlana. Wyprawa, opuszczona do tej pory przez wielu służących, posuwała się powoli w głębokim śniegu, sięgającym do kolan wielbłądów. Nastroje musiały być kiepskie. Oprócz niesprzyjającej aury, nad uczestnikami ciągle wisiała świadomość braku 4000 dinarów obiecanych królowi Bułgarów. Pomimo tego parli naprzód poprzez pustynne rejony zamieszkane przez tureckich oguzów, nomadów, którzy w zdecydowanej większości zdążyli już przyjąć islam, ale była to konwersja bardzo powierzchowna, nie poparta niemal żadną głębszą znajomością nowej religii. Wyprawa posuwała się przez pustynne i niegościnne rejony dzisiejszego zachodniego Kazachstanu, tuż nad brzegami Morza Kaspijskiego. Tutaj Ibn Fadlan poznał wspomnianych oguzów, koczowników mających domy z wełny, czyli jurty, które bardzo sprawnie przenosili z miejsca na miejsce, gdy tylko pragnęli wyruszyć w dalszą podróż. Żyli w bardzo ciężkich warunkach, a autor z obrzydzeniem zauważył, że nie oczyszczają się oni od kału ani od moczu, nie obmywają się po splamieniu nasieniem ani przy innych okolicznościach. Nie mają żadnego kontaktu z wodą, zwłaszcza w zimie. Kobiety ich nie zakrywają twarzy przed swymi mężczyznami ani przed żadnymi innymi. Podobnie nie zakrywa też ich niewiasta niczego ze swego ciała przed nikim z ludzi. Pewnego dnia zatrzymaliśmy się właśnie u jakiegoś człowieka spośród nich. Usiedliśmy, a żona owego człowieka była z nami i podczas gdy z nami rozmawiała, odsłoniła swój srom i podrapała go, a my patrzyliśmy na nią. Konsternację posłów kalifa prędko zauważył mąż gospodarz, który wybuchnął śmiechem, zapewniając ich, że co prawda jego żona pokazuje swój srom bez skrępowania obcym, ale nigdy nie pozwoliłaby nikomu poza prawowitym mężem na stosunek. Wśród oguzów cudzołóstwo było bowiem karane w sposób wyjątkowo okrutny. Poprzez rozerwanie obu zaangażowanych w nie osób, kobiety i mężczyzny, na 2 części. Karę wykonywano przywiązując delikwenta do 2 pochylonych ku sobie drzew, które zwalniano w odpowiednim momencie. Jeżeli ktoś z Was przesłuchał już odcinek o powstaniu Rusi, to wiecie, że w ten sposób miał według legendy zginąć książę Igor. Ahmad głęboko ubolewał nad nieznajomością islamu wśród oguzów, których przyrównywał w tej kwestii do błądzących osłów pozbawionych rozumu. Gospodarze, widząc go recytującego Koran, zadawali mu pytania o prawdę wiary. Najbardziej interesowało ich, czy Allah był żonaty, a jeżeli tak, to jak nazywała się jego wybranka? Zwyczaje matrymonialne oguzów
Szczególnie przykuły uwagę Ahmada, który zanotował, że podobnie jak mieszkańcy Buchary, tak i koczownicy kupowali małżonki za owce, wielbłądy lub konie. Po opłaceniu wymaganej kwoty mężczyzna miał brać żonę siłą, przy braku sprzeciwu jej rodziny, co wywoływało pewne oburzenie u posła kalifa, ale najprawdopodobniej nie rozumiał on, że porwanie kobiety było u ludów tureckich swego rodzaju elementem już końcowym w grze wstępnej, jaka miała miejsce przed oficjalnym uznaniem małżeństwa. Więcej było tu teatru, aniżeli prawdziwej przemocy. Podróżnik zauważył wielką niechęć, jaką oguzowie okazywali mężczyznom o skłonnościach homoseksualnych, za które groziła kara śmierci, o ile oskarżeni nie byli w stanie wykupić się wysoką grzywną. W swoim postępowaniu stali w kompletnej opozycji do ludów irańskich, u których praktyki homoseksualne w średniowieczu były spotykane na porządku dziennym i nie towarzyszyły im tak drakońskie kary, z jakich znane były ludy stepowe. Ahmad wielokrotnie wspominał o wyjątkowym ubóstwie i niechlujności plemion, których był gościem. Wypada mu wierzyć, zwłaszcza że późniejsze relacje o zwyczajach higienicznych tureckich i mongolskich ludów Wielkiego Stepu nie odbiegały szczególnie od tych zanotowanych przez sekretarza bagdackiego poselstwa. Jak przekazywali arabscy pisarze w XIV i XV wieku, Mongołowie nigdy nie przesiadywali w wodzie ani nie myli w niej rąk. Sam Chingis Khan miał zakazać obmywania się w bieżącej wodzie. Jego poddani musieli wcześniej nabierać ją do naczyń i w ten sposób obmywać siebie lub swoje zabrudzone pokarmem naczynia. Może się to wydawać kuriozalne, ale podłożem tych dziwnych praktyk były przekonania religijne koczowników, wierzących, że w ten sposób mogliby obrazić duchy i demony przyrody, co zaowocowałoby większą ilością grzmotów i błyskawic. Co kraj, to obyczaj. Obiedzie miejscowych najlepiej świadczy wysokość łapówek, jakie Ahmad i jego towarzysze musieli wypłacać miejscowym wodzom, aby przejść bezpiecznie przez ich tereny. Tak na przykład jeden z miejscowych watażków, Jinal Mały, nieugięcie bronił podróżnym przejścia, dopóki ci nie wypłacili mu haraczu w postaci wełnianego kaftana, pary pantofli, kilku bochenków chleba, miary rodzynek i 100 orzechów. Gdy zaś Arabowie dali mu te drogocenne dary, Jinal padł przed nimi na twarz, aby okazać im szacunek. Wieść o zasobności podróżnych rozniosła się jak step długi i szeroki i co chwila musieli wręczać kolejnym samozwańczym watażkom i władykom dary w postaci bochenków chleba, pantofli czy orzechów. Wysłannicy kalifa podróżowali dalej po wielkim stepie, poznając egzotyczne dla nich zwyczaje i tłumacząc miejscowym wodzom zasady islamu. Nawracanie na wiarę Mahometa było istotnym celem każdej tego typu misji dyplomatycznej i muzułmanie podchodzili do tego równie poważnie jak chrześcijanie, którzy w tym samym czasie zaczynają podejmować energiczniejsze misje chrystianizacyjne w Skandynawii i zachodniej Słowiańszczyźnie. Po opuszczeniu ziem Oguzów na północnych wybrzeżach Morza Kaspijskiego Arabowie natknęli się na wrogi Oguzum lud Bajanak, który my znamy jako Pieczyngów. Ahmad i jego towarzysze zatrzymali się u nich zaledwie jeden dzień, ale tak krótki czas pozwolił mu zauważyć, że byli oni jeszcze biedniejsi niż Oguzowie. Mieli ciemną karnację, a twarze golili gładko. Ich głównym zajęciem był wypas stad owiec. Pieczyngowie na tych ziemiach byli jednymi z ostatnich przedstawicieli swojego ludu. Naciskani przez Oguzów z południa i Hazarów z zachodu stopniowo opuszczali te ziemie. Ich lud czekała jednak lepsza przyszłość. Już za kilka dekad przyjdzie im wypełnić pustkę powstałą na stepie pontyjskim po upadku państwa Hazarów. Przez jakiś czas Pieczyngowie będą utrapieniem Rusi oraz państw bałkańskich, ale to materiał na inną opowieść. Wysłannicy kalifa Muktadira podróżowali niestrudzenie w coraz bardziej sprzyjającej, wiosennej aurze. Tutaj, na stepach będących częścią dzisiejszego północno-zachodniego Kazachstanu, Arabowie spotkali Baszkirów. Turecki lud, o którym krążyły jak najgorsze opowieści. Ibn Fadlan notował w napięciu. Obawialiśmy się ich jak najbardziej. A to dlatego, że są oni najgorszymi z Turków, najbrudniejszymi, najgwałtowniejszymi i najbardziej skorymi do morderstwa.
Spotyka tam człowiek człowieka, odcina mu głowę i zabiera ją, a jego zostawia. Oni golą brody i jedzą wszy. Ktoś z nich przegląda szwy swego kurtaka i rozgryza wszy zębami. Każdy z nich obciosuje kawałek drzewa na kształt fallusa i zawiesza go na sobie. Co ciekawe, zwyczaj jedzenia bądź wręcz oblizywania wszy wśród baszkirów zanotował w XIII wieku franciszkanin Giovanni da Pian del Carpine, który razem z innym franciszkaninem, Benedyktem Polakiem, w XIII wieku był jednym z posłów na dwór wielkiego hana Mongołów. Warto zapamiętać szczególnie to drugie nazwisko. Benedykt Polak był polskim duchownym i podróżnikiem, który dotarł do Mongolii kilka lat przed przyjściem na świat znacznie bardziej znanego obieży świata, Wenecjanina Marco Polo. Polski franciszkanin pozostawił nawet relacje ze swojej egzotycznej wyprawy, jaką odbył w latach 40. XIII wieku, ale dzisiaj jest ona, podobnie jak jego osoba, znana jedynie pasjonatom tamtych czasów. Marco Polo miał znacznie lepszy PR. Wbrew obawom, baszkirowie nie wyrządzili krzywdy Arabom. Dyplomaci mogli podczas pobytu w ich jurtach w swoim stylu ubolewać nad obyczajami tych prostych ludzi modlących się do żurawi, wężów i ryb. Blisko wschodni monoteiści z wyższością i pobłażaniem przyglądali się baszkirom wyliczającym bóstwa zimy, lata, wiatru, deszczu, drzew, ludzi, nocy, dni i innych ważnych dla nich elementów składowych otaczającego ich świata. W niedalekiej przyszłości wśród koczowników zacznie szerzyć się islam w wersji sunnickiej, a ich dawne wierzenia zaczną powoli odchodzić w niepamięć, podobnie jak miało to miejsce u innych podobnych im ludów. Baszkirowie byli ostatnim ludem dzielącym Ahmada ibn Fadlana i jego towarzyszy od celu ich podróży, państwa Bułgarów i króla Almisza. Na pograniczu rozciągającym się przed domenami zamieszkanymi przez Bułgarów Arabowie musieli się mieć jednak na baczności. Podobnie jak kilka miesięcy wcześniej, gdy rozpoczynali wędrówkę, niebezpiecznie zbliżyli się do nadkaspijskiego Tabaristanu, tak tutaj, w dolnym dorzeczu Wołgi, trasa ich wędrówki przebiegała blisko ziem opanowanych przez chazarskich kaganów. Jak wiemy, naród ten żył od dawien dawna w niezgodzie z kalifatem, a jego władcy z pewnością uwięziliby oficjalną delegację Al-Muqtadira. W Risali znajduje się krótki fragment poświęcony Chazarom, ale nie przedstawia on większej wartości poznawczej. Ibn Fadlan wyraźnie przekazywał informacje zasłyszane i mało prawdopodobne, nie zgadzające się z relacjami podróżników, którzy widzieli kraj Chazarów na własne oczy. Jego wzmianka o Chazarach to raczej zbiór ciekawych mirabiliów o bajecznym kaganie, który spółkuje z niewolnicami na oczach swoich towarzyszy, nigdy nie opuszcza swego tronu, a jeżeli chce dosiąść konia, to służący wprowadzają go do jego komnat, tak aby kagan nie musiał chodzić na własnych nogach. Niczym Baron Harkonnen z jakże popularnej ostatnimi czasy serii science fiction o Dune. Posłom kalifa udało się dotrzeć do kraju Bułgarów bez konieczności nawiązywania jakichkolwiek interakcji z Chazarami. Król Almisz wysłał na powitanie posłów swoich braci, synów i zarządców niosących dary z prosa, chleba i mięsa. Po krótkiej podróży dotarli do samego króla, który, zobaczywszy ich, zsiadł z konia i upadł przed nimi w pokłonie, dziękując Allahowi za doprowadzenie posłańców przed jego oblicze. Był 12 maja 922 roku. Minęło 70 dni, odkąd Ibn Fadlan i jego towarzysze wznowili wyprawę w Gurganii początkiem marca i niemal 11 miesięcy od opuszczenia Bagdadu końcem czerwca poprzedniego roku. Nie sposób dokładnie odtworzyć przebieg trasy, jaką pokonała arabska delegacja, ale w momencie, gdy jej członkowie spotkali króla Almisza, musieli mieć za sobą co najmniej 4 do 5 tysięcy kilometrów drogi przez góry, stepy, pustynie i śnieżne zamiecie. W końcu znaleźli się u celu, gdzieś na terenie dzisiejszego rosyjskiego Tatarstanu, w miejscu, gdzie rzeka Kama w swoim dolnym biegu rozlewa się szeroko i w końcu łączy się z nurtem Wołgi. Król Almisz był mężczyzną w kwiecie wieku, o godnym wyglądzie, barczystym, wysokim i otyłym. Mieszkał w wielkiej jurcie, która mogła pomieścić 1000 osób, a zasiadał na tronie obitym bizantyjskim brokatem.
Wszyscy ściągali w jego obecności czapki, które następnie chowali pod pachą. Ibn Fadlan zauważył, że gdy władca mówił swoim tubalnym głosem, wydawało się, jakby dźwięk wydostawał się z beczki. Był też Al-Misz człowiekiem porywczym, o czym wkrótce mieli się przekonać posłowie kalifa. Pierwsze dni pobytu wysłanników przebiegały w radosnej atmosferze ucztowania, wymiany darów, wzajemnych uprzejmości i czytania listów od kalifa oraz innych abbasyckich dostojników. Po kilku dniach jednak na wierzch musiała wyjść sprawa pieniędzy obiecanych Al-Miszowi przez Al-Muqtadira. Król Bułgarów wezwał do siebie Ibn Fadlana i zaczął wypytywać się go, gdzie znajdują się te środki. Na co ten drugi mógł jedynie opowiedzieć historię, jak spisek uniemożliwił brakującemu członkowi delegacji w odebraniu wspomnianych 4000 dinarów i dołączeniu do posłów. Al-Misz nie krył rozgoryczenia i wyrzutów pod adresem Ibn Fadlana, któremu mówił, że wy wszyscy przybyliście, a to, co wydał na was mój pan kalif, wydał tylko po to, abyście przywieźli mi te pieniądze, ażebym zbudował sobie za nie twierdzę, która broniłaby mnie od Żydów, którzy mnie gnębią. Przez Żydów Al-Misz miał na myśli wspomnianych wcześniej Chazarów, których elity już kilka dekad wcześniej przeszły na judaizm, co było ewenementem na skalę nie tylko regionu, ale i kontynentu. Judaizm przyjęły tylko wyższe warstwy Chazarów, podczas gdy pospólstwo pozostało najprawdopodobniej przy dawnych pogańskich wierzeniach. Chazarowie jednak nie mieli problemu z zawiązywaniem sojuszy bądź korzystaniem z usług wyznawców innych religii, w tym szczególnie islamu. Z relacji innych kronikarzy dowiadujemy się, że w armii Kagana służyło wielu muzułmańskich najemników, a raz nawet zdołali oni doszczętnie pobić Rusów wracających z łupieszczej wyprawy na południowe wybrzeża Morza Kaspijskiego. Relacje Bułgarów z Chazarami były bardzo napięte. Kagan pobierał co roku daninę od króla Al-Misza. Trzymał również jego syna jako zakładnika na swoim dworze, co miało gwarantować uległość władcy Bułgarów. Al-Misz pałał do Chazarów niechęcią również z innych rodzinnych powodów. Kagan, aby dodatkowo związać ze sobą słabszego sąsiada, zażądał ręki córki króla, a gdy ten odmówił, odebrał ją rzekomo siłą. Małżeństwo to było o tyle skomplikowane, że Kagan, jak już wspomniałem, wyznawał judaizm, zaś córka Al-Misza była muzułmanką. Dziewczyna prędko umarła na chazarskim dworze, a Kagan zażądał ręki kolejnej córki króla. Ten, chcąc za wszelką cenę uniknąć powtórki, czym prędzej wydał ją za mąż za władcę innego sąsiedniego plemienia. Konflikt pomiędzy Chazarami a Bułgarami miał w dużej mierze podłoże ekonomiczne, którego nie dałoby się rozwiązać bez znacznego osłabienia lub zniszczenia jednej ze stron sporu. Bułgarzy zamieszkiwali niewielki i nieurodzajny kraj, a źródłem ich bogactwa, oprócz nielicznych dóbr naturalnych, było położenie nad brzegami Wołgi na trasie szlaku handlowego z północy na południe. Brak dobrych dróg i środków lokomocji napędzanych w sposób inny aniżeli mięśnie ludzi i zwierząt wymuszał korzystanie z dróg wodnych, gdzie towary mogły płynąć wraz z prądem rzek. Bułgarzy spełniali w tej części kontynentu rolę pośredników handlowych, ale ich znaczenie poważnie ucierpiało od momentu zajęcia dolnego biegu Wołgi przez Chazarów, którzy przepuszczali bułgarskich kupców na Morze Kaspijskie jedynie po uiszczeniu przez tych ostatnich wysokich opłat celnych. Dostęp do akwenów znanych dzisiaj jako Morze Czarne i Kaspijskie zapewniało wysokie wpływy dzięki kontaktom handlowym z rynkami Bizancjum oraz świata muzułmańskiego. Król Al-Misz nie krył rozgoryczenia i narastającej wściekłości z braku obiecanych funduszy. Nie mógł jednak uczynić nic poza rzucaniem zawoalowanych gruźb pod adresem Ahmada i jego towarzyszy. W końcu musiał pogodzić się, że nie otrzyma obiecanych pieniędzy, bez których budowa fortecy na granicy domen chazarskich nie miała szans powodzenia. Arabowie mogli odetchnąć. Chazarowie również. Wysłannicy kalifa cieszyli się gościnnością Bułgarów, a czas wykorzystywali najlepiej jak umieli. Poddani Al-Misza, tak jak i on sam, w dużej mierze uznawali się już za muzułmanów, ale brak stałego kontaktu z krajami muzułmańskimi spowodował, że ich religia była powierzchowna i dość osobliwa.
Podobnie w przypadku wszystkich religii opartych na świętych księgach, bardzo szybko zapominano odprawiania rytuałów w sposób poprawny, co wzmacniało jeszcze dodatkowo nikłe zrozumienie islamu. Lokalni imamowie nie widzieli niczego sprzecznego w łączeniu religii proroka z miejscowymi zwyczajami, a Ibn Fadlan już pierwszego dnia musiał pouczyć muezzina, w jaki sposób, jak często powinien wzywać wiernych na codzienną modlitwę, bowiem nawet w tym wydawałoby się podstawowym elemencie praktykowania nowej wiary, Bułgarzy poszli w kierunku odmiennym od praktykowanego w Bagdadzie. Miejscowi spotykali się w drewnianym meczecie, ale nie potrafili czytać modlitw i Koranu. Ibn Fadlan miał ich nauczyć kilku podstawowych sur, co wzbudziło wśród nich wielką radość. Kolejne tygodnie upłynęły posłom na podróżowaniu po kraju Bułgarów i notowaniu wszystkich dziwów tego odległego miejsca. Przybyszy z Bliskiego Wschodu zaskoczyły niespotykane na ich szerokości geograficznej różnice w długości dnia i nocy. O ile w Bagdadzie dzień zazwyczaj trwa 14 godzin bez względu na porę roku, o tyle w dorzeczu Wołgi w miesiącach letnich potrafił wydłużać się do ponad 17 godzin, kradnąc godziny nocne. Jeden z krawców arabskich, jacy przybyli razem z poselstwem, tak skrupulatnie pilnował porannej modlitwy, że aby nie przegapić brzasku, przestał w pewnym momencie normalnie sypiać. Almisz zaskoczył Arabów, mówiąc, że gdyby udali się na północ od jego królestwa i podróżowali niestrudzenie przez 3 miesiące, dotarliby do krainy, gdzie noc trwa jedynie 1 godzinę na dobę. Ibn Fadlan i jego towarzysze nie podjęli wyzwania, tracąc być może szansę na zostanie pierwszymi arabskimi podróżnikami, jacy dotarli do Morza Białego. Zostając dłużej w kraju Bułgarów, szybko przekonali się, że wahania długości dnia i nocy są tutaj cykliczne, a wraz z nastaniem zimy dzień skraca się, a noc wydłuża, tak dalece, że w pewnym momencie równa się długości dnia letniego. Obserwacje astronomiczne były jedynie niewielką częścią ciekawostek zanotowanych przez bystrego sekretarza delegacji. Prędko zauważył, że jego gospodarze doszli do dużej biegłości we wróżeniu z wycia psów, które od dawien dawna były darzone szczególnym poważaniem przez ludy altajskie. Krewniacy Bułgarów, którzy osiedli nad Dunajem, również przynieśli ze sobą kult psów, który ustępował jedynie koniom. Jakby tego było mało, Bułgarzy wyjątkowym szacunkiem obdarzali liczne w ich kraju węże, które nienękane przez ludzi mnożyły się licznie. Ahmad ibn Fadlan i wszyscy członkowie delegacji byli pod wrażeniem smaku tutejszych jagód, w których filolodzy i badacze doszukiwali się borówek, jeżyn lub poziomek. Wśród zanotowanych zwyczajów nie zabrakło miejsca dla produkcji soku brzozowego, pozyskiwanego, tak jak dzisiaj, po zrobieniu w pniu drzewa otworu, przez który do podstawionego naczynia ciekł swobodnie płyn. Jak zanotował autor Risali, jeżeli człowiek wypije go zbyt dużo, oszołomi go on tak, jak oszałamia wino. Nadwołżańskie gleby nie były w stanie zapewnić obfitych zbiorów, więc mieszkańcy tej krainy, jedzący na co dzień proso, pszenicę i jęczmień, musieli uzupełniać jadłospis końskim mięsem, rybami i owocami leśnymi. Król ich utrzymywał się z danin swego ludu. Poddani byli zobowiązani co roku dostarczać mu sobolowe futra, a oprócz tego obdarowywać władcę przy okazji uczt weselnych oraz innych przyjęć. Im większą ucztę wyprawiał mieszkaniec Bułgarii, tym większy podarunek winien był swemu władcy. W pewnym sensie, pomimo upływu ponad 1000 lat, do dzisiaj w tej materii niewiele się zmieniło, chociaż w nowoczesnych społeczeństwach opodatkowanie dotyka już nie tylko konsumpcję, ale niemal każdy element życia, produkcji i wytwórczości. Ibn Fadlan szczególnie współczuł Bułgarom oraz sobie braku oliwy z oliwek oraz oleju sezamowego. Brak tych tłuszczy roślinnych uzupełniano tłuszczem rybim, a praktyka ta szybko napełniała wszystkie przedmioty i pokarmy wonią ryb, a Arabów odrazą i niesmakiem. Bułgarzy, jak wszystkie ówczesne ludy, posiadali licznych niewolników, o których dbali, ale bez specjalnego zaangażowania. Ibn Fadlan zanotował, że niewolnice bułgarskie jadły jęczmienną breję, no chyba że były atrakcyjne, a przez to cenne. Wtedy pozwalano im również spożywać mięso.
Wiele zwyczajów panujących wśród Bułgarów na początku X wieku wydawało się równie obce arabskim dyplomatom, jak nam w wieku XXI. Między innymi, dziadkowie mieli większe prawa do wnuków, aniżeli ich rodzice. Bracia dziedziczyli majątki po zmarłych mężczyznach z pominięciem synów tych ostatnich. Morderców, złodziei i cudzołożników karano śmiercią, ale zabijano nie tylko przestępców. W ramach ofiar bogom składano rzekomo ludzi wyjątkowo obrotnych i przedsiębiorczych. Mieli oni służyć swoim nowym panom w zaświatach. Nie była to praktyka pozbawiona jakiejś głębszej logiki. W końcu człowiek zdolny i utalentowany będzie na pewno lepszą ofiarą, aniżeli jakiś tępy prostak. Ten niebezpieczny zwyczaj miałby dużą szansę przyjąć się w nowoczesnych społeczeństwach przesiąkniętych ideami egalitaryzmu i powszechnego równania, najczęściej w dół. Szczególnie okrutnie traktowano cudzołożników płci obojga, mianowicie, podobnie jak u wcześniej wspomnianych baszkirów, rozrywano ich na strzępy, a kawałki ciał ku przestrodze wieszano na leśnych drzewach. Kary tego typu robiły szokujące wrażenie na przybyszach z Bliskiego Wschodu, gdyż w ich regionie ćwiartowanie ludzi nie było praktykowane. W tym momencie na scenę opowieści Ibn Fadlana wkraczają członkowie ludu Ros, a cała historia dochodzi do najbardziej znanego fragmentu. Właściwie to opis ludu Ros, ze szczególnym uwzględnieniem nasyconego dramatyzmem pogrzebu ich wodza, jest najczęściej jedynym fragmentem risali, jaki w ogóle można znaleźć w publikacjach historycznych bądź internecie. Warto przy tym zauważyć, że fragment o Rusach jest jedynie 1/6 zachowanej do naszych czasów części risali. Historie Baszkirów, Pieczyngów, Bułgarów czy Oguzów nigdy nie wywoływały nawet zbliżonego zainteresowania, a szkoda, ponieważ są równie malowniczym świadectwem etnograficznego bogactwa tej części świata. Bogactwa, które bezpowrotnie minęło, a jego nikły odblask przechował dla nas arabski podróżnik, któremu w ogóle chciało się to zanotować. Rusowie wkraczają do historii jako wędrowni kupcy przemieszczający się ze swoimi rodzinami i towarami na pokładach długich łodzi, idealnie dostosowanych zarówno do żeglugi morskiej, jak i rzecznej. Królowie rzek, jak można śmiało nazwać Rusów, przybywali ze swego kraju i cumowali statki na brzegach Atilu, czyli Wołgi. Achmat był zdumiony doskonałą budową ciał Rusów, którzy byli wysocy niczym palmy, jasnowłosi, rumiani. Górne partie ich ciał zdobiły barwne tatuaże, a każdy z nich nosił ze sobą broń pod postacią toporów, mieczy i noży, z którymi nie rozstawał się nigdy. Autor zwrócił uwagę na wysoką jakość i pochodzenie ich rowkowanych mieczy importowanych z kraju Franków, pomimo surowych zakazów wydawanych przez tamtejszych cesarzy. Kupca, którego przyłapano na sprzedaży frankijskich mieczy Skandynawom lub Słowianom, karano wówczas w kraju Franków śmiercią. Podobnie jak w przypadku Oguzów, tak i Rusowie wzbudzali szczerą odrazę Achmada ze względu na brak zwyczaju obmywania się po oddaniu kału, moczu, spożyciu pokarmu bądź odbyciu stosunku seksualnego. Podobnie jak w przypadku poprzedniego plemienia, widział w Rusach jedynie błądzące osły. Kupcy z kraju Ar-Rus cumowali nad brzegami Wołgi, włączając się w lokalną sieć wymiany, w której mieli do zaoferowania głównie futra i niewolników, szczególnie płci żeńskiej, o czym pisze otwarcie Ibn Fadlan. Arab z niesmakiem wspomina o ruskich kupcach odbywających stosunki z niewolnicami na oczach swych towarzyszy i potencjalnych kupców. Przybysze z północy spędzali w nadwołżańskich emporiach handlowych więcej czasu, o czym może świadczyć fakt, że budowali na brzegach rzeki prowizoryczne drewniane domy, w których mieszkali potem po 10-20 osób. To we wnętrzu jednej z takich chat Ibn Fadlan musiał zobaczyć poranny rytuał obmycia, jakiego dokonywali wszyscy mieszkający wewnątrz Rusowie. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że porannego obmycia wszyscy dokonywali wodą z jednej i tej samej miski, zaczynając od najwyższego w hierarchii mężczyzny, a kończąc na jego sługach. Rusowie byli politeistami, a głównym celem ich modłów był zysk w handlu.
Na brzegach rzeki stawiali swoim bogom skromne kapliczki, w których stały podobizny istot nadprzyrodzonych pod postacią niewielkich, drewnianych figur przypominających kształtem ludzi. Kupcy tuż po przybyciu do osady handlowej kierowali swoje kroki do tych właśnie przybytków, niosąc bogom chleb, mięso, cebulę, mleko i alkohol pod postacią tzw. nabidu, napoju, który baszkirski historyk i turkolog Zeki Velidi Togan interpretował jako piwo. Bogowie bywali jednak kapryśni i jednorazowy poczęstunek rzadko przynosił oczekiwane rezultaty. To też Rusowie musieli co jakiś czas wracać do nich, przynosząc coraz większy poczęstunek dla bogów oraz ich rodzin. Trzeba bowiem wiedzieć, że w nadbrzeżnych kapliczkach stało wiele figur reprezentujących całe boskie familie. Podsumowując, wiele gąb do wykarmienia. Ibn Fadlan drwił z Rusów, wierzących, że to bogowie konsumowali wszystkie te dary, podczas gdy sam uważał, że największy udział miały w tym lokalne psy i inne zwierzęta. Ostatnim i zarazem najbardziej szczegółowym oraz dramatycznym fragmentem całej relacji Ahmada jest zapis pogrzebu jednego z ruskich wodzów, który zmarł nad brzegami Wołgi w czasie, gdy bawiła tam arabska delegacja. O ruskich stypach krążyły w okolicy barwne legendy, więc ciekawski Ibn Fadlan nie mógł przepuścić okazji, aby zobaczyć pogrzeb znacznego Rusa. Pozwolę sobie zacytować cały fragment Risali w tłumaczeniu Tadeusza Lewickiego. Opowiadano mi nieraz, że czynią oni ze swoimi przywódcami po ich śmierci rzeczy, z których najmniejszą jest palenie zwłok. Miałem ochotę zapoznać się z tym bliżej, aż wreszcie doszła do mnie wieść o śmierci pewnego znacznego człowieka spośród nich. Włożyli go do grobu, który przykryli dachem na 10 dni, dopóki nie ukończyli krojenia i szycia jego odzieży. A to bywa tak, że gdy umrze ubogi człowiek spośród nich, sporządzają dla niego małą łódź, wkładają go do niej i spalają. Zaś dla bogatego zbierają najpierw całe jego mienie i dzielą na 3 równe części. 1/3 jest przeznaczona dla jego rodziny. Za drugą część kroją dla niego odzienie, a za trzecią przygotowują nabit, który wypiją w dniu, w którym zabije się jego niewolnica i zostanie spalona wraz ze swym panem. Oni oddają się bez pohamowania piciu nabidu, piją go nocą i dniem i niekiedy zdarza się, że któryś z nich umiera z kielichem w ręku. Gdy umrze ich naczelnik, jego rodzina powiada do jego niewolnic i niewolników: kto z was umrze razem z nim? Odpowiada wtedy ktoś z nich: ja. A kiedy to powie, jest to już obowiązujące, nie może wycofać się. A gdyby nawet chciał tego, nie dopuszczą. Przeważnie tymi, które to czynią, są niewolnice. Skoro zmarł ów człowiek, o którym uprzednio wspomniałem, rzekli krewni do jego niewolnic: która umrze razem z nim? I rzekła jedna z nich: ja. Wtedy powierzyli ją dwóm dziewczętom, aby jej strzegły i przebywały z nią gdziekolwiek by się udała. I one czasem nawet myją jej nogi własnymi rękoma, a krewni zabierali się do jego spraw. Krojenia odzieży dla niego i przygotowywania tego, co było mu potrzebne. Niewolnica zaś każdego z tych dni piła i śpiewała, wesoła i jakby oczekująca czegoś radosnego. A gdy nastał już ten dzień, w którym miał być spalony on i owa niewolnica, przybyłem nad rzekę, na której znajdował się jego statek. Wyciągnięto go już na brzeg i ustawiono dlań 4 podpory z drzewa, a dookoła niego postawiono także coś w rodzaju wielkich pomostów z drewna. Potem pociągnięto statek, aż spoczął na tym drewnie i zaczęli przychodzić, odchodzić i mówić słowa, których nie rozumiałem, podczas gdy zmarły był nadal w swoim grobie. Potem przynieśli ławę, ustawili ją na statku i wymościli kołdrami i poduszkami z bizantyjskiego brokatu. Wtedy przyszła stara kobieta, którą zwał aniołem śmierci i rozścieliła na ławie posłanie, o którym wspomnieliśmy. To ona zarządza szyciem odzieży dla niego i wszystkimi przygotowaniami. Ona też zabija niewolnicę. Spostrzegłem, że była to krzepka wiedźma, gruba i ponura.
A kiedy przyszli do jego grobu, usunęli ziemię z przykrywającego go drewna, usunęli drewno i wyciągnęli go w tym całunie, w którym zmarł. Zobaczyłem, że poczerniał z zimna panującego w tym kraju. Uprzednio włożyli wraz z nim do grobu nabit, owoce i lutnie. Teraz wyjęli to wszystko. On zaś nie cuchnął i nic w nim nie uległo zmianie poza kolorem. Wtedy nałożyli mu szarawary i nogawice, obuwie, kurtak i haftan, brokatowy ze złotymi guzami. Na głowę zaś włożyli mu czapkę z brokatu przybraną sobolami i ponieśli go, aż wnieśli do szałasu, który znajdował się na statku. Posadzili go na kołdrze i podparli poduszkami. Przynieśli nabit, owoce, wonne zioła, chleb, mięso i cebulę i położyli przed nim. Przywiedli psa, rozcięli go na dwie połowy i rzucili na łódź. Potem przynieśli cały jego oręż i umieścili obok niego. Następnie wzięli dwa wierzchowce i przegonili je, aż się spociły. A wtedy rozcięli je mieczem i rzucili ich mięso na statek. Potem przynieśli koguta i kurę, zabili je i rzucili je na nim. Niewolnica zaś, która chciała być zabita, chodziła tu i tam. Wstępowała do ich szałasów, jednego po drugim, a każdy gospodarz spółkował z nią, po czym mówił jej: powiedz twemu panu, uczyniłem to z miłości do niego. A w piątek, kiedy nastała pora popołudniowa, przywiedli niewolnicę ku czemuś, co zbudowali uprzednio, a co podobne było do drzwi bramy. I postawiła nogi na dłoniach mężczyzn, uniosła się ponad te odrzwia i przemówiła w swej mowie. I opuścili ją na dół. Potem unieśli ją po raz drugi, a ona uczyniła to samo za pierwszym razem, po czym opuścili ją na dół. I unieśli ją po raz trzeci, a ona zrobiła to, co robiła w obu poprzednich razach. Następnie podali jej kurę, obcięła jej głowę i odrzuciła ją. Oni zaś wzięli od niej kurę i rzucili ją na statek. Spytałem tłumacza o znaczenie jej czynów. Rzekł: gdy podnieśli ją za pierwszym razem, powiedziała: oto widzę mego ojca i moją matkę. A za drugim razem rzekła: tam oto widzę siedzących wszystkich moich bliskich, którzy zmarli. A za trzecim razem rzekła: tam oto widzę mego pana siedzącego w rajskim ogrodzie. Ogród ten jest piękny i zielony, są z nim mężczyźni i słudzy, a oto on mnie przyzywa, prowadźcie mnie do niego. Wtedy powiedli ją ku statkowi, a ona zdjęła obie bransolety, które miała na sobie, i oddała je kobiecie, którą nazywają aniołem śmierci, tej, która ją zabije. Zdjęła też dwie bransolety zakładane na nogi, które miała na sobie, i dała je dwóm dziewczynom, które poprzednio jej służyły, a były one córkami kobiety znanej jako Anioł Śmierci. Po tym wprowadzili ją na statek, ale nie wywiedli jej jeszcze do szałasu. Wówczas przyszli mężczyźni z tarczami i pałkami. Podano jej kielich nabidu, zaśpiewała nad nim i wypiła go. Rzekł do mnie tłumacz: w ten sposób pożegnała się ze swymi towarzyszkami. Następnie podano jej drugi kielich. Wzięła go i długo śpiewała, a starucha ponaglała ją, aby go wypiła i weszła do szałasu, w którym był jej pan. I oto ujrzałem, że była już oszołomiona. Chciała wejść do szałasu i wtedy starucha ujęła jej głowę, wciągnęła ją do niego i weszła razem z nią. A mężczyźni mieli uderzać pałkami w tarczę, aby nie było słuchać odgłosu jej krzyku, bo przelękłyby się inne niewolnice i nie chciałyby umierać ze swoimi panami. Potem weszło do szałasu sześciu mężczyzn i wszyscy oni spółkowali z niewolnicą. Następnie położyli ją u boku jej pana i dwóch chwyciło ją za nogi, a dwóch za ręce. Zaś starucha nałożyła jej na szyję sznur założony w przeciwne strony i wręczyła go następnym dwóm mężczyznom, aby go ciągnęli. Wtedy zbliżyła się, mając ze sobą nóż z szeroką klingą, i wbiła go niewolnicy pomiędzy żebra i wyciągnęła go. Następnie wbiła go po raz wtóry w drugim miejscu, wyciągnęła i nie przestawała wbijać, a owi dwaj mężczyźni dusili już sznurem, dopóki nie skonała.
Potem podszedł najbliższy z ludzi dla tego zmarłego, wziął kawałek drewna, zapalił go od ognia i szedł, cofając się zwrócony karkiem do statku, a twarzą do ludzi, z polanem zapalonym w jednej ręce, a z drugą ręką na otworze odbytu, a był całkiem nagi, aż zapalił przygotowane drewno, które było pod statkiem. Następnie podeszli inni ludzie z polanami, a każdy miał kawałek drewna z już zapalonym końcem i dorzucał go do tego drewna pod statkiem. I objął ogień najpierw te drwa, potem statek, szałas, owego człowieka i niewolnicę i wszystko, co na nim było. Potem zaś powstał silny, straszliwy wicher. Płomień ognia rozgorzał i wzmógł się jego żar. Obok mnie znajdował się jakiś człowiek spośród Rusów i słyszałem, że mówił do tłumacza, który był ze mną. Spytałem go, co mu powiedział, a on odrzekł. Mówi, wy, Arabowie, jesteście głupcami. Wybierzecie człowieka, nawet najbardziej wam drogiego i najbardziej poważanego, i wrzucacie go do ziemi i pochłania go ta ziemia, robactwo i czerwie. My zaś spalamy go w mgnieniu oka i od razu wchodzi do raju. Jego Bóg z miłości do niego zesłał oto wicher, aby go zabrał natychmiast. I rzeczywiście, nie minęła nawet godzina, jak już statek, drwa, niewolnica i jej pan obrócili się w popiół, a potem w proch. Później Rusowie wznieśli na miejscu, gdzie był statek wyciągnięty z rzeki, coś na podobieństwo okrągłego pagórka, a pośrodku jego zatknęli duży słup z drewna i napisali na nim imię owego człowieka i imię króla Rusów, po czym oddalili się. Tak zakończył się ten przepełniony dramatyzmem i symboliką, którą postaram się wytłumaczyć, ceremonią pogrzebu z elementami zaślubin. Dokładnie tak, bowiem oprócz pochówku zmarły został jeszcze symbolicznie ożeniony z niewolnicą, która zgodziła się wziąć udział w ceremonii. Nie będę wnikał w to, na ile była to jej dobrowolna decyzja, bowiem nie da się tego ustalić, ale fakt, że mężczyźni musieli pałkami zagłuszać krzyki mordowanej w szałasie dziewczyny, aby inne się nie przestraszyły, wyraźnie świadczy, że niewolnice nie były zbyt skore do towarzyszenia w drodze na tamten świat swoim panom. Inny arabski podróżnik i historyk, Al-Masudi, żyjący w czasach Ibn Fadlana, a być może nawet jego rówieśnik, bowiem w 922 roku Al-Masudi miał 26 lat, w jednym ze swoich dzieł również wspominał o panującym wśród Rusów zwyczaju pośmiertnego żenienia zmarłych kawalerów, którym nie przystawało udawać się na tamten świat samotnie. Do tego celu służyły naturalnie niewolnice. W jednej scenie nieco już pijana niewolnica jest trzykrotnie podnoszona ponad jakimiś prowizorycznymi odrzwiami, które mogły symbolizować bramę pomiędzy dwoma światami, żywych i umarłych, albo bardziej przyziemnie może to być prowizoryczny próg domostwa. Zwyczaj przenoszenia narzeczonej przez próg był znany już Grekom, Rzymianom czy Słowianom. Do dzisiaj jest to jedna z najczęstszych praktyk weselnych. Poza drewnianymi odrzwiami, niewolnica widziała swoich rodziców oraz członków rodziny, cieszących się z jej zamążpójścia, a także jej oblubieńca, oczekującego na nią wśród bujnej zieleni rajskich ogrodów. Wizje te miały dopełnić formalności tych nieszablonowych zaślubin. Skoro niewolnica widziała szczęśliwych rodziców, to znaczyło, że została wydana za mąż z ich błogosławieństwem. Było to dowodem, że w życiu pozagrobowym miała być pełnoprawną małżonką zmarłego, nie zaś jego służącą. Liczne stosunki, jakie odbywali męscy krewni zmarłego z dziewczyną, były symboliczną konsumpcją małżeństwa, której oblubieniec denat z wiadomych przyczyn nie był w stanie sam dokonać. Mężczyźni po spełnieniu tej rytualnej powinności prosili dziewczynę, aby przekazała mężowi ich zapewnienia, że zrobili to jedynie z miłości do niego. Pragnęli uniknąć jego pozagrobowej zemsty za coś, co mogło zostać przezeń błędnie zrozumiane jako cudzołóstwo. Skandynawowie, tak jak przedstawiciele innych ludów przewijających się w tej opowieści, mieli bardzo negatywny stosunek do seksu pozamałżeńskiego. O ile współżycie dwojga niezaślubionych ludzi nie stanowiło problemu, o tyle seks z czyjąś małżonką był poważnym przestępstwem.
Podpalenia stosu dokonywał najbliższy męski krewny zmarłego, który, jak słyszeliśmy, podchodził do stosu od tyłu, kompletnie nagi, i jakby to samo w sobie nie było wystarczająco dziwne, zasłaniał sobie dłonią odbyt. Jego zachowanie jest wbrew pozorom zrozumiałe, jak zauważył Tadeusz Lewicki. Cytuję. Były to typowe działania apotropaiczne, czyli chroniące przed złem, uniemożliwiające z jednej strony rozpoznanie ofiarnika pozbawionego ubrania i podchodzącego do stosu tyłem, z drugiej zaś przez zasłonięcie odbytu, mające utrudnić wtargnięcie do wnętrza jego ciała złego ducha. Na miejscu spalonego statku usypano następnie spory kurhan, co odpowiada praktykom funeralnym znanym z innych miejsc na Rusi, chociażby z Gniezdowa, gdzie odkryto nekropolię z licznymi kurhanami mającymi nawet 35 metrów średnicy i 9 metrów wysokości. Słup z drewna wbity na szczycie usypiska był prawdopodobnie drewnianym odpowiednikiem skandynawskich kamieni runicznych. Miejsce jego umieszczenia w samym centrum kopca nie było przypadkowe. Przypominał on bowiem maszt statku spalonego ze zmarłym. Zwyczaj palenia statków znajduje pełne potwierdzenie archeologiczne w materiale tak ze Skandynawii, jak i Rusi. Czasami palono ze zmarłym cały okręt, w innych wypadkach była to jedynie łódź bądź jej porąbane szczątki. Niejednokrotnie statek był jedynie trumną, której nie podpalano, tak jak miało to miejsce w pochówkach z Osebergu czy Gokstad. Warto wspomnieć, że tak rozrzutne ceremonie pogrzebowe nie towarzyszyły jedynie mężczyznom. We wspomnianym pochówku z norweskiego Osebergu, datowanego na 834 rok, pochowano dwie kobiety. Jedną z nich była prawdopodobnie jakaś lokalna władczyni, zaś drugą jej młoda służka. Jak nie trudno się domyślić, dziewczynę złożono w grobie w warunkach podobnych do tych, jakie towarzyszyły pogrzebowi obserwowanemu przez Achmada niemal 200 lat później. Relacja Achmada ibn Fadlana jest bezcennym zabytkiem rozświetlającym po 11 stuleciach ciemności wczesnośredniowiecznej Europy Wschodniej i Azji Centralnej. Do naszych czasów nie zachował się opis drogi powrotnej, chociaż być może w ogóle takowy nie istniał, stąd opowieść musimy zakończyć na malowniczym pogrzebie dostojnego Rusa. Ten najbardziej znany fragment Risali od dawna inspirował malarzy i pisarzy. Najlepszym przykładem jest obraz Henryka Siemirackiego, XIX-wiecznego malarza tworzącego w nurcie akademizmu. W latach 70. XX wieku podróż Achmada zainspirowała amerykańskiego pisarza Michaela Crichtona do stworzenia powieści łączącej w sobie motywy z dwóch średniowiecznych utworów, Risali i Beowulfa. Jej tytuł brzmiał Zjadacze umarłych. W 1999 roku książkę przełożono na obraz, ale wysokobudżetowa produkcja pod tytułem 13 Wojownik z Antonio Banderasem w roli arabskiego podróżnika okazała się komercyjną i artystyczną klapą.